Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Koziomen i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Wiedźmin, edycja rozszerzona. Oto płynie rzeka, obok rzeki znajdują się chaty, a w jednej z tych chat czeka nasz kolejny cel, czyli Haren. Haren, czyli jedna z osób, którą musimy przekonać, żeby móc ukończyć wątek w Podgrodziu, na Podgrodziu. Jedna z ciekawszych postaci, może i nie ma do drugiego dna, ale jako postać, jako Hawekar, nie powinienem tego spoilerować, ale jako Hawekar jest bardzo, bardzo ciekawa. Tu, jak widzicie, gdzieś była jego chata, to wiem. O, drzwi do domu Harena, dokładnie. Także chodźmy jak najszybciej. Dom Harena, dzień dobry, witam. No i jest sam Haren Brock. Ale zanim z nim pogadamy, oczywiście ograbimy wszystko, co się znajduje w jego domu, no bo jesteśmy Wiedźminem. Wiedźmini żyją z okradania ludzi, przecież tak było w książkach, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Także proszę bardzo, wszystko ograbione, nasza tradycja się dopełniła. Dzień dobry, witam. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik, do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie Wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Nie wierzysz mi? No to patrz. Ale że musieli dawać tą animację. To specjalnie duża rozgrywka. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego? Wielebnego? Tak, od wielebnego go dostałem. Znalazłem taki... Stój, nie tutaj. Nie udawaj, świętoszka. Instynkt samozachowawczy. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Dzięki przynajmniej za to. Myślałam, że będziemy mogli z nim pograć, ale wydaje mi się, że jednak nie. Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie. Pokaż, co tam masz. No właśnie, co on może nam sprzedać? Ja widzę, że temerski miecz żelazny. Obrażenia minus 20, ale spójrzmy, co my tu mamy. Niebieski meteoryt. O. Oczywiście kupimy. Nie wyobrażam sobie nie kupić, bo to jest specjalna wiedźmińska rzecz. Które są bardzo rzadkie. Mam już czerwony z przerazy chyba, więc... No. Syn? Tak. Przysłał mnie wielebny. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz. Dobra, pomogę. O, 100 renów. Pomogę ci. Ale zanim... Słyszałem plotki, że szukasz salam. Przeklęte umarlaki. Nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo... No dobra, gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem, że... No tak. Wiedźminie? Prześpijmy się oczywiście do północy. Przy okazji wykonałem sobie też zlecenie dla wielebnego, czyli musimy po prostu zabić parę tych utopców. I jeszcze mamy zlecenie na górę, ale zlecenie na górę to wykonamy później. Sami zresztą zobaczycie kiedy. Także wszystko jest gotowe. Zapiszmy sobie grę, bo znając moje umiejętności grania w tę grę, za dobrze się to nie skończy dla mnie. Wiecie, jak to ostatnio wyglądało. Jeżeli dobrze pamiętam, to utopca atakuje się stylem silnym, bodajże. Także zaraz je zmasakrujemy, bardzo proszę. Drzwi, no i tak. O, właśnie, są mi utopiece. O, moje ulubione, chodźcie tu. Proszę, dzień dobry. Raz, dwa i ostatni. A, tak, bardzo proszę. Kolejny utopiec, raz. O ty, Mendo, nie chcesz mi się dać uderzyć. Tak się ze mną bawisz. Dobra, ten jest pojedynczy, to walnijmy go z tego. Dobra, paru się ich zebrało, to walimy oczywiście grupowy. Jeszcze raz. Najgorsze jest to, że on uciekają ode mnie. Dobra, raz, dwa. Raz,
dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. Jeszcze tego musimy machnąć bardzo szybko, na szybkości dosłownie. I jeszcze tylko tego, chyba z ciężkiego ataku będziemy machać, dokładnie. Jeszcze jeden, ty na ciężki czy na szybki? Na ciężki, patrzcie jak mu szybko życie schodzi. Miałeś zejść na ciężki, ale widzę, że coś ci chyba nie idzie. No, no, Geralt! Przestań dostawać padaki. Dziękuję. Dziękuję, było miło. Super. Kolejne mendy wychodzą, ale dobra. Zbierajmy mózgi utopców. Bardzo się nam przydadzą. Co? Znowu jakaś menda mnie goni? No dobrze. Chodź ty. Ty masz być ostatni, tak? Umówmy się. Ty jesteś ostatni i więcej nikogo tu nie ma, tak? Super. O nie. Więcej tego przyszło. Ty też chcesz? No dobrze. To chodź pod mieczyk. Machnią, machnią i machnią. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Jakiś utopiec jeszcze chce mnie nękać? Super. Już te zielone gówno wystarczą. Dobra. Jeszcze jeden, no błagam. Gro. Gro. Utopcze. Super. Utopce zabite, teraz specjalni goście. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Normalnie dałbym im towary, gdybym grał jako Geralt, ale niestety znam konsekwencje tej decyzji. Zdecydowanie lepiej będzie po prostu nie dawać im tych towarów. Po prostu ułatwi nam to bardzo wiele spraw. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Dwan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy to dla naszego dobra. To będzie Okej, okay, super, super. Ile? Dobra, ile jest tych elfów? Mamy tak. Jednego Skoetel, błagam. Dobra, to tak, szybki atak. Boże, jak możecie schodzić, dobra. Myślałem, że będzie ciężej, tak prawdę mówiąc. Myślałem, że to wiecie, będzie coś w stylu. O Boże, zaraz umrzemy. Ale nie, widzę, że tutaj tak. Poradzimy sobie szybko z tym. Czy... to coś może do mnie nie strzelać? Ja wiem, że ty się od strzelania nie możesz powstrzymać, ale nie podoba mi się to. Gin śmieciu. I teraz tak, ciężki atak na tego wydaje mi się będzie najlepszy, bo to jest jednak, wiecie, krasnolud, te sprawy. Tu coś jeszcze przyszło, jakaś menda. Dobra, gin. Ja, a ty stoisz w skrzyniach. Dobra, musimy pogadać z Harenem, to na pewno, ale najpierw oczywiście pozbieramy wszystko, co tutaj leży. Dobroci świata utopców, dobroci świata elfów. Wszystko to pozbieramy, okradniemy też Harena, jakby się dało, nie możemy chyba. No i wszystko oczywiście pozbieramy, wszystko ukradniemy. Super, liczę naprawdę na te areny, bo mnóstwo mamy tych rzeczy do kupienia. Taka prawda. O, tutaj jest jakaś droga, widzę. A, niezwykła droga. Ale liczę na tę kasę, bo mówię wam, musimy sobie kupić te wszystkie książki, a przez to, że kupiliśmy ten meteoryt, to no, tak dobrze z kasą już u nas nie jest. Chociaż 100 rynów to fakt faktem mało nie jest, ale zawsze, wiecie, lepiej mieć więcej niż nie mieć.
Gdzie jest Haren? Gdzie to Menda? Dobra, jest. Żyje. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopca, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Jak mówiłem, Havekar. Wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Dobra. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Okej. Okay. O, kolejny poziom. Super. 200 orenów, no i to rozumiem. Tak to my żyć możemy. Nocny gość, super. I powinienem udać się do Mikula. Świetnie. Jeżeli z nim pogadamy, to powinienem dostać informację o... Masz jeszcze... Coś by się znalazło. O właśnie. Daj te... Super. Żegnam. To jest zadanie na przyszłość. Właśnie, gorący towar. I prawda jest taka, że jakbyśmy tych elfów nie zabili, to Coleman by zginął, a nasza kasa by przepadła. A ja lubię kasę. Bardzo lubię kasę. I nikt nie pozwoli mi odebrać mojej kasy. Także, Haren jest już załatwiony. Został nam już tylko jeden konkretnie Mikul. A Mikula możemy spotkać na tym moście. W tym moście, który znajduje się tutaj obok. Bardzo niedaleko. Ale zanim to prześpimy się do wieczoru. Po pierwsze, żeby wydać punkty, a po drugie wieczorem mam się spotkać, jeżeli pamiętacie, przy młynie. Także proszę bardzo, wydajmy nasze talenty. Na co? Zwiększymy obrażenia od tego, a także co my tu możemy... O! Super, Geralt przypomina sobie wiedzę na temat bardziej potężnych potworów. Nie musiał ich spotkać w grze. To jest fajne. Znajomość potworów. Pozwala przyrządzać olej, to też tego niestety zrobić nie możemy, ale władajmy chyba wszystko w tą inteligencję, bo to są po prostu bardzo przydatne rzeczy. Nie jeżeli chodzi o walkę, ale najzwyczajniej w świecie bardzo to po prostu pomaga. Super. Także prześpijmy się do zmroku, bo to właśnie tam możemy spotkać wtedy naszą koleżankę przy młynie. O, bestiariusz Bargest, kły bestii, kły śmierci, ektoplazma. Także jak widzicie, mamy mnóstwo tych wszystkich składników krew gula i nie będziemy musieli po prostu wydawać naszej cennej kasy na to. Weź Graveira. Super. Topiec. Wszystko, jak widzicie, po prostu poznamy. Biedna dziewczyna, żebrak. Niech na razie miniemy po prostu. Od razu udamy się do młyna. Jeżeli nikogo tam nie będzie, to już nie wiem. I wracając będziemy mogli się udać do jaskini, o której mówił nam Loi Warden, ale też w następnym odcinku. Teraz tylko chodźmy do tego młyna. Zróbmy, co trzeba. Jest 19. No to mniej więcej o tej godzinie mieliśmy się spotkać pod tym młynem. Zamknięte, co? Nie ma tutaj nikogo?
A nie ma tutaj może też... Nie wiem w ogóle, do której mam tutaj poczekać. Nie mam pojęcia, jak to działa i na czym to polega. Więc pozbieramy wszystko, co tu jest, no i... No i tyle. Naprawdę nie wiem, co ja tutaj mógłbym jeszcze zrobić. Nie wiem, to może jest jakieś wejście, jakiś klucz? Prawdę mówiąc... O, jest! Wesna Hood, idealnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? I to tu są! O, dziękuję. Już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Patrz, że leziesz, Matole! Co jest? W starym młynie znowu straszy. Tak. Trzeba by Wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. Także super. Kolejny quest wykonany. Nie, żeby to był jakiś mega ciężki, nieprzyjemny. Ale super wykonany. Tak, kiedyś tam jeszcze przyjdziemy. Ale teraz wróćmy się do jaskini. Ale niestety jaskinię spenetrujemy już w kolejnym odcinku, ponieważ ten jest już wystarczająco długi. A ja muszę nagrać jeszcze jeden odcinek na zapas na przyszły piątek. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.